Cześć, dzisiaj mam dla Was całkiem ciekawy węzełek, który jest używany przez strażaków leśnych w Stanach Zjednoczonych do robienia pakietów wężowych. A jako, że ja nie miałem dostępu do węża pożarniczego, to użyłem plandeki. A cały bajer polega na tym, że pozwala nam dość ciasno związać nasze węże pożarnicze, skompresować je po prostu, a w razie potrzeby bardzo łatwo jednym pociągnięciem je rozwiązać. Zapraszam do oglądania. Żeby zawiązać nasz pakiet wężowy, potrzebujemy sznurka jakiegokolwiek. W moim przypadku będzie to paracord, ale jakiegokolwiek sznurka o długości, którą będziecie musieli sobie sami dobrać, bo to też zależy od jakby tego, jakim wąż będziemy wiązać, czy tam plandekę, czy to tam chcecie sobie wiązać tym węzłem. Z pętelkami. Zdecydowałem się na węzeł ratowniczy z pętelką taką, żeby wlazły mi tu dwa palce. Z tego prostego powodu, że gdybym zawiązał tutaj zwykłą kluczkę, to ona by mi tu ściskała ten sznurek. No i zdarzyło mi się już kilka razy, że na przykład na kluczce, gdy wiązałem ten węzeł, to ten sznurek nie chciał do końca wyjść tak, jak miał. A przy ratowniczym, widzicie, mamy tutaj taki cyndzel w środku pętli, przez co będzie to o wiele łatwiej wychodzić po prostu. Dobra, więc teraz potrzebujemy owinąć dookoła nasz przedmiot, który chcemy owijać. I teraz tak, jeśli załóżmy tutaj mamy koniec naszego szczyt naszego zwoju, pakietu wężowego, czy zwał jak zwał, no to sznurek, ten co ma iść do środka, ciągniemy w drugą stronę, dołem. I robimy jeden pełny obieg wokół pętelki. Myk. Żeby zrobiło nam się coś takiego. Mam nadzieję, że to widać. Po czym tą pętelką wchodzimy do naszego ratowniczego. No i tutaj dzieje się tak naprawdę magia zaciągania. Dlatego też nie chcę jakoś turbo mocno robić, żebyście mieli możliwość zobaczenia, jak to działa. I gdy już mamy dociągnięte na tyle, ile chcemy, tak de facto skompresowany ten nasz przedmiot, przydadzą się kombinerki, multitool, cokolwiek, żeby ścisnąć to w tym miejscu. No i teraz będzie zabawa z kosmetyką, bo potrzebujemy zwęzić tą pętelkę do najmniejszego rozmiaru, jaki byśmy chcieli, pociągnąć za ten pozostałość tego sznurka i wsadzić taką pętelkę tutaj w tą pętlę, którą żeśmy mieli tutaj. Ja to zrobię jeszcze troszkę mniejsze. I w ten oto sposób puszczamy. Jak widzicie, tworzy nam się taki węzełek fajny. I gdybyśmy pracowali na wężu pożarniczym, to wcisnąłbym tą pętelkę pomiędzy te warstwy tego węża, tak żeby ona nam tu nie wystawała, żeby o nic nam się nie zahaczyła. I teraz, w momencie, w którym chcielibyśmy po prostu sobie, tak jak to pokazałem przed chwilą na filmie, rozwiązać, po prostu łapiemy i całość nam się rozwiązuje. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.